No szczęść Boże, witajcie we wtorek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. A czy wy już pogańskim zwyczajem utopiliście w rzece Marzannę? Oj, czasami przydałoby się utopić pogaństwo naszego serca w jakiejś morskiej topieli. I dzisiaj w liturgii słowa także o symbolice wody, ale w nieco innym charakterze, mianowicie wody jako substancji, która oczyszcza nas i obmywa. Ja jadę ponownie głosić rekolekcję, tym razem do Roskopaczewa pod Lublinem, więc nieśmiało polecam się waszym modlitwom i zapraszam na komentarz do Ewangelii zaraz po czołówce. Jazda z Ewangelią. Prezentuje ksiądz Paweł Broński. Dziś znów czytamy o tym, jak Pan Jezus uzdrawia chorego człowieka. I powraca ponownie to zagadnienie powiązania naszej grzeszności z naszą kondycją fizyczną. I tu muszę Wam niestety zniszczyć całe Wasze dzieciństwo i zakomunikować, że panowie WF-iści okłamywali nas przez cały czas naszej edukacji, wmawiając nam, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Niestety, zdrowych mężczyzn, zdrowych na ciele, są pełne więzienia w Siedlcach, w Białej Podlaskiej czy we Włodawie. Oni są zdrowi na ciele, ale czy mają zdrowego ducha? Chyba, że się nawrócą, bo tak to niekoniecznie. W drugą stronę już prędzej, bo to, co się dzieje w naszej duszy, często ma przełożenie na naszą psychikę, a nawet potrafi objawiać się somatycznie. Jak się ludzie rozwodzą i nie potrafią sobie przebaczyć, to bywa, że zaczynają chorować na choroby skórne albo na przykład zapadać na jakieś nowotwory, więc w tę stronę już prędzej istnieje powiązanie. W związku z tym sformułowanie, że grzech jest chorobą duszy, być może nie jest jedynie porównaniem, ale faktyczną chorobą, na którą cierpimy. Na szczęście jest lekarstwo, jest antidotum. To jest to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu i to, czego możemy doświadczyć dzisiaj w sakramencie pokuty. Kościół to jest, jak mówi papież Franciszek, szpital polowy, no ale trzeba do tego szpitala się udać. Sama diagnoza nie leczy, o ile w ogóle jest postawiona. Chodzi o ten wysiłek, a tego wysiłku zabrakło choremu, o którym dzisiaj czytamy. On leżał przez 38 lat i nic nie robił, czekał, że ktoś mu pomoże, że ktoś go wprowadzi. Tak się może też zdarzyć w naszym życiu duchowym, że 25 lat, 30, 38, ktoś nie idzie do spowiedzi. Zdarzają się takie przypadki. Z jednej strony są one dramatyczne, a z drugiej strony piękne, o ile już ktoś do tej spowiedzi przyjdzie. I cóż wówczas powiedzieć? No tylko się cieszyć, że powrócił, że przyszedł po uzdrowienie, że oto zostaje obmyty w źródle Bożego miłosierdzia. Chrzest Święty, którego materią jest właśnie woda, jest niejako śluzą, bramą do innych sakramentów. To znaczy, że my już jesteśmy zapisani w tej przychodni. Już jesteśmy w rejestrze NFZ-u, czyli niebiańskiego funduszu zdrowotnego, tylko trzeba przyjść po lekarstwo, trzeba przyjść do najlepszego lekarza, którym jest Jezus Chrystus. Bóg jednak ponad wszystko szanuje naszą wolność. Jezus też pyta tego chorego człowieka, czy chcesz być uzdrowiony. Tak pyta też i dzisiaj każdego z nas, czy chcesz, abym cię uwolnił, chcesz, żebym cię ocalił, chcesz, żebym dał ci szczęśliwe życie pełne harmonii. Mówi się też o Duchu Świętym, że On jest dżentelmenem, to znaczy, że nie robi nic na siłę, ale także szanuje naszą wolność, chociaż wciąż daje nam różnego rodzaju natchnienia, abyśmy się nawrócili. Być może dla kogoś takim natchnieniem jest właśnie ta jazda z Ewangelią. Jeśli tak by było, byłoby wspaniale. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I na koniec, jak co dzień, losowanie gestu miłości papieża Franciszka na Wielki Post, a tym gestem miłości na dzisiaj jest współpracować przy inicjatywach innych osób. Do zobaczenia jutro. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.